Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dziś mamy kiepską pogodę, zaczęło się ładnie pięknym słoneczkiem. Jak widzicie, przestawiliśmy się bliżej wody. A tu mały brzdącu, który się ma bardzo nudzi, przyszedł troszkę poprzeszkadzać. Dzisiaj mamy się spotkać z Justyną i z Mają w Pradze. Na razie czekamy na info od Justyny, kiedy będą miały chwilę czasu takiego wolnego, żebyśmy mogli pospacerować. No i na razie siedzimy w przyczepie. Mieliśmy wypróbować bumerang z Decathlonu, ale pogoda jest trochę licha. Zjedliśmy przed chwilą śniadanko i teraz chyba sobie poleniuchujemy troszkę, poleżymy, popatrzymy na rzeczkę, na widok, który mamy przez okna i poczekamy, aż przestanie padać. Łakomczuszek wcina pączka. Deserek po śniadanku. W sumie na śniadanko jedliśmy dzisiaj tylko bułeczki z masełkiem. Nie chciało nam się nic więcej robić. No i teraz łakomczuszek szuka czegoś, nie? Do zjedzenia. Już przestał padać. Tak, ale trawa mokra. Kiepsko. Zaraz, buty będą mokre. A może się gdzieś przejedziemy jeszcze? Musimy zdobyć kubek z... Japonii! Gdzie wczoraj byliśmy? Nie z Japonii. Jesteśmy z Japonii! Aha. Jesteśmy w Krakowie! Aha, cukier zaczyna wchodzić. A musimy pojechać do Karlsteinu, zdobyć kubeczek, bo wczoraj wszystkie sklepy z pamiątkami były zamknięte, a jak wiecie, zbieramy kubeczki z miejsc, które zdobyliśmy. Także musimy mieć stamtąd. Kto tu tak trzącha tą przyczepą? Zaraz ją rozniesie. No nic, na razie czekamy, aż przestanie padać. I jemy pączek. O, zobaczcie, ktoś tu właśnie rzeką płynie. Przed deszczem była ładna pogoda. A teraz jest trochę deszczowo, chociaż w rzece to i tak nikomu nie przeszkadza ten deszcz. W czasie deszczu woda ciepła. Tak się bawią. Ahoj! Łatka też pozdrawia płynących. Nadal troszeczkę kropi. Ale mamy okienko pogodowe, dlatego jedziemy do Karlsteina, tam gdzie byliśmy wczoraj, żeby zdobyć kubeczek. I Teoś chce sobie kupić jeszcze jakiś wisiorek na rzemyku. Zobaczymy. Wszystko zamknięte, samochód jest, to jedziemy. Dojechaliśmy do Karlsteinu, zobaczcie, jak z daleka się prezentuje. Pięknie, między dwoma górami. No i słuchajcie, naprawdę jesteśmy w szoku. Nie wiemy, może zamek dzisiaj jako poniedziałek jest zamknięty, ale wszystkie punkty, które mijaliśmy wczoraj, które były otwarte, są zamknięte. Kupiliśmy kubeczek. Pokaż, zaprezentuj, synku. Z zamkiem, ale kupiliśmy go w takim sieciowym sklepie spożywczym, gdzie były też pamiątki. Coś jak nasze od i do. No dziwne, jest poniedziałek i wszystko zamknięte. Jesteśmy już na parkingu. No nie dostaliśmy naszej Nika dla Teosia, ale za to Teoś kupił sobie takiego ptaszka pięknie śpiewającego. Dwa razy. Tak, dwa razy śpiewa. No i lody kulkowe. W czapce. W czapce niebieskiej, w modrej czapeczce. Jest, słuchajcie, tak gorąco, że max. Pokażę wam nasz kolejny kubeczek do kolekcji. Tak się prezentuje ze zdjęciem od góry. A tata strzelił sobie espresso, bo czeka nas teraz droga do Pragi. Wczoraj wam nie pokazałem, ale kasa jest automatyczna. I dzisiaj za parkowanie do godziny zapłaciliśmy
Zapłaciliśmy, bo to bilet jest. Dzisiaj za parkowanie do 60 minut zapłaciliśmy 50 koron. To jest taka fajna zatoczka, wiecie, że najpierw się podjeżdża samochodem do kasy. Nie trzeba lecieć. A dopiero drugi pas, widzicie, jeden jest kasa, a dopiero drugi jest wyjście. Teraz musimy bilecik ogarnąć, żeby otworzył nam się szlaban. Ja zrobiłam tobie shake z kulek. Shake z kulek? Elegancko. Ciśniemy na Pragę. Jesteśmy już w Pradze, podjechaliśmy pod hotel. Widzieliśmy się z Justyną i z Mają, ale mają jeszcze zajęcia, także musimy na nie trochę poczekać. Ktoś jest w samochodzie i wcina obiadek, a ja szukam parkometru, bo podjechaliśmy, wiecie co, tak po naszemu popatrzyłem po samochodach, że żadnego biletu wydruku nie ma, a tu się okazuje, że ten parking jest płatny, więc idę zapłacić, mam nadzieję, że mandatu żadnego nie dostanę. No i co, widzimy się za chwilę. Bilecik wykupiony do końca dnia. Jesteśmy bezpieczni. Jeżeli już nie załapaliśmy się na jakiś mandat. No ale zobaczymy. I doczekaliśmy się Justyny. Cześć. Naszej małej podróżniczki. Maja niestety lub stety poszła z grupą na wycieczkę. A my... Maja chciała iść na wycieczkę, ale stwierdziła, że idzie z drugą grupą, zostanie tutaj w budynku. Aha, ja myślałem, że ona poszła, bo tam stała w dwuszeregu na zbiórce. A my stwierdziliśmy, że nie będziemy za daleko chodzić, bo Justyna jest wyczerpana. No troszkę się działo, bardzo intensywny tydzień mieliśmy, w zasadzie bardzo intensywne 10 dni. Nagrałam też dla Was filmik z Baja Domici. Mam bardzo fajną miejscówkę, którą warto polecić. Warto przede wszystkim tam pojechać, bo one są baseny przy... Ja już widziałem, wy też już pewnie widzieliście te filmy, bo pojawiły się już pewnie w poprzednim vlogu. Także idziemy sobie na rundkę przejść się tutaj, nie będziemy zahaczali. O właśnie, weźmiemy sobie przy pakiecik. Zobaczcie, jakie tutaj są te obrazki. Weźmiemy sobie właśnie ten przypakiecik i idziemy tak na rundę dookoła miejsca, w którym nocują harcerze. Tutaj w zasadzie jest taka łopatka do złożenia, żeby zbierać kubkę i fajnie wkładać. No i tak, i pełna biodegradowalność. Oczywiście. U nas w naszym mieście są po prostu biodegradowalne foliowe woreczki. Teo szczęśliwy w końcu z mamą. I łateczka też. Zakochałam się we Włoszech. Bardzo mi się podoba kasino. Przede wszystkim kasino. No na pewno tam musimy pojechać, bo jak pojedziemy, to na pewno pójdziemy na ten spacer. Wejdziemy do tego klasztoru. No, ja osobiście jestem tak zakochana w tamtej miejscowości, że po prostu maks. Najbardziej mi się podoba te góry, te widoki. Ta historia, Baja Domicja, też niedaleko jest morze, są baseny, są... Tam dziesiątki jedni. Super! Jest tyle pięknych miejsc, że nie wiem, chyba już... To chyba takie moje miejsce na ziemi, gdzie chcę spędzać tam jak najwięcej czasu. Byliśmy tak, zaczęliśmy od Monachium. Z Monachium pojechaliśmy do Mediolanu, z Mediolanu pojechaliśmy do Rzymu, z Rzymu pojechaliśmy do Baji Domicji, kasino i teraz w Pradze jesteśmy, no i zaraz w końcu do domu. Wtedy się wyśpisz. Tak, wtedy się wyśpię, w zasadzie to śpię tylko w autokarze, tak na dobrą sprawę, bo w ciągu dnia dzieci szybko się bardzo regenerują, zwiedzamy. Oglądamy, jesteśmy jako harcerze na różnych uroczystościach, więc to jest to po prostu największa frajda harcerza, być na takich ważnych uroczystościach, jak 80-lecie bitwy o Monte Cassino. No to jest po prostu coś pięknego, gdzie jest tysiące harcerzy, stoją w tych swoich mundurach.
jak w tym roku nawet był nasz prezydent. Macia! Był nasz prezydent na wzgórzu. Rzym jest po prostu magiczny, koloseum. Jezus Maria, no to po prostu, żeby to złożyć w jednego vloga, no nie da się, nie? Macie, chodź. A najlepsze jest to, nie miałam czasu, kiedy nagrać. W zasadzie w Baja Domicja nagrałam najwięcej, co mogłam. Czas inaczej tu płynie, tak? Inaczej ludzie się zachowują. Mają więcej takiej wolności, gdzie u nas w Polsce widać to, że pędzimy cały czas. Gdzieś coś musimy robić, gdzieś musimy jechać. Działać. No wiadomo, u nas są cztery pory roku, to tak aż tej zimy takiej nie ma. I ludzie mają więcej czasu wolnego. Inaczej się zachowują, tak? A najbardziej mi się to podoba, to podejście Włochów do Polaków. No czekajcie, wyjdziemy z tunelu, bo dźwięk tu jest taki, że chyba nic nie słychać. Weszliśmy w jakiś tunel. Strasznie daleko się ciągnie i pod górę. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Idziemy na nieplanowany spacer po Pradze. W zasadzie to nie tyle nieplanowany, co idziemy nie wiemy gdzie. I wychodzimy już po wspinaczce. No powiem wam, że droga jest niezła. Weszliśmy na taki placyk, stoi tutaj waga. Pewnie w jakimś celu. Teoś się waży. 31. No, ważysz 31,5 kilo. Kawał chłopa. Bo ja źle spojrzałem. Dobra, gdzie teraz idziemy? W dół? Najbardziej co mi się podoba, że Kasino jest miasteczkiem, które jest bardzo nastawione na Polaków. To było dla moich dzieci zaskoczeniem największym, że co drugi sklep tam byli Polacy. A jak mówiła się, że my to Polako, to próbowali z nami porozmawiać po polsku trochę. Tak. Tak, kupimy wodę. Po prostu tam pięknie jest. Ja może teraz mówię tak trochę chaotycznie. Chaotycznie ale... jest składnie, bo to jest, jeszcze jesteś w emocjach. Nie, jestem po prostu bardzo zmęczona. Ludzie wsiadają za kierownicę, od razu oznaczają, że jestem w tym aucie, trąbiąc, już. Autokary, samochody się tak pchają, po prostu kolizja, no, skutki i wszystko. Powiem wam, tutaj w Pradze, jak wjechałem, też w godzinach szczytu, jeździ wiele takich skuterków z jedzeniem kurierów. No i też prywatne, strasznie się pchają między samochody. Dwa razy myślałem, że urwą na światłach mi lusterko. Kiedy tutaj dojechaliśmy, to jeden z takich prawie staranował Justynę na przejściu dla pieszych. Tak, tak. Także ja jestem w szoku. A tu tak mało się przejmują, jeżeli chodzi o kulturę jazdy. Tu praktycznie, tu jeszcze w Pradze to jeszcze jakaś kultura jest. Ale we Włoszech, no to można powiedzieć, że uczę naprawdę na ścisk wszędzie wjeżdżają, no i tak, parkują na pasach. Moja opinia o Pradze to strasznie niewygodne miasto do jazdy samochodem. Dużo przebudowywanych dróg, co chwilę pomiary prędkości, fotoradary. No i tak dosyć ciasno, wiecie. Ale w zasadzie jak ja na przykład cały czas chodzę na piechotę z dziećmi wszędzie, wchodzimy w różne zakamarki, to stwierdzam, że jako te miasta, które są, czy Włochy, czy tutaj Praga, to twierdzę, że to jest naprawdę fajne miasta do zwiedzania z buta, nie? Korzystasz z tramwaju, autobusu, nie wiem, metra czy cokolwiek, naprawdę to jest rewelacja. Nie tracisz tyle czasu na szukanie miejsca parkingowego, gdzie to jest po prostu masakra. Będę mieć w Pradze, z tego co zauważyłam. Czekaj, zobaczcie, jaka ciekawostka. Chyba wycieczki po mieście. No. A na przykład we Włoszech, to tak jak mówię, na pasach, na skrzyżowaniu, nie ma opcji, nie ma takiego miejsca, gdzie
nie da się zaparkować. No oczywiście. Czy trawnik, czy chodnik, czy pasy, czy obojętnie cokolwiek to. Tam może sobie... O, czekaj, bym się wywinął. Auto, powiem wam, że podoba mi się taki spacer bez celu. Idziemy bez trosko, bez nawigacji. Rozmawiamy sobie o tym Eurotripie. Przy okazji pokazujemy wam trochę nie turystyczne miejsca, jak wygląda zwykła Praga. W sumie tak jakbyśmy chodzili po centrum Szczecina. Tak, zobacz, to jest jaki złożony robot. Jak z części tutaj komputerowych. Widzisz? Fajnie, nie? Tu powiem wam, dużo jest, zauważyliśmy różnych graffiti na ścianach. A tu jest znak, że nielegalne graffiti grozi nawet pozbawienie wolności na jeden rok. Jeżeli dobrze zrozumiałem ten napis. Dobra, na razie, patrz. No to nagrywaj! I 500 euro mandatu. Tak sobie żartuję. Jak widać, w Pradze nie trzeba iść na starówkę, żeby podziwiać ładne budyneczki. W zasadzie jest tu pełno starych kamienic. Dobra, wchodzicie do sklepu? Tak. No ładne, ładne miasto, ale jak pomyślę, że znowu muszę się przez nie przebijać, żeby dojechać do kempingu. Szczerze mówiąc, to ja nie przepadam za miastami. Wolę sobie gdzieś w lesie pochodzić, nad jeziorkiem posiedzieć. Budynki piękne, wszystko dookoła, ale jakoś miło wszystko. Ja wolę zieleń. W tej części, w której jesteśmy, może i nie tylko tu, ale zauważyłem, że co drugi budynek to hostel. Jest tutaj też bardzo rozbudowany monitoring. Praktycznie co 20-50 metrów stoi słup z kamerami. Także jesteśmy obserwowani. A kierowcy, nawet autobusów, nie oszczędzają klaksonu. Przykład tego, co mówiłem, wcinanie się skuterkami między samochody. O, jak ładnie przeleciał z lewego pasa na przystanek autobusowy, troszkę chodniczkiem i poleciał dalej. Nie wiem, czy to jest legalne, tutaj po prostu tak się jeździ. Fajnie tak znowu rodzinnie się powłóczyć, co? Zobaczcie, jaki jest górek! No, zrobi się korek na światłach. A Teoś się pyta, mamo, od kiedy ty umiesz angielski? Po prostu tak już wyszło, że muszę go używać i teraz i po angielsku, i po czesku, po włosku. Tak, musiałam sobie jakoś poradzić i trochę przełamałam ten strach przed tym, przed rozmową, ale to fajnie jest tak iść gdzieś do sklepu i zrobić sobie zakupy po swojemu, pogadać po angielsku albo po niemiecku. O Jezu, sorry, łacia. Zobacz, jak tam biegają. Sorry, bo to tak wybijam cały czas i tu następne auto, nie? Kiedyś przyjedziemy sobie do Pragi tak turystycznie i pochodzimy z wami właśnie po starówce, po jakichś miejscach takich bardziej turystycznych. A dzisiaj to jest, wiecie, takie bliźnięcie i spotkanie się po tych kilku dniach. No fajne są te turystyczne samochodziki. Ale te osia nosi, nie? No wiesz, wynudziliśmy się dzisiaj na kempingu, bo padał deszcz. Nie było biegania. Więc trochę energia go rozpiera. Poza tym tatuś pozwala na dużo słodyczy. A, no tego jest taki wyskokowy. Wiesz, cukier wchodzi. A wiecie, co najfajniejszego jest też we Włoszech, co mi się bardzo podoba, że... Włosi. Z Włoszech pojechałaś sama bez męża. Bardzo. Najbardziej, co mi się spodobało, to było to, że ci restauratorzy wychodzą przed restaurację albo swoją
pizzerie i zapraszają do swoich tych, do swoich restauracji. I, no my tak dzisiaj byliśmy w Karsztejnie zaproszeni na lody i kawkę. Nam się udało na przykład wejść do takiej restauracji. Pan wyrabiał pizzę taką długą. Dobrze. Lody w kuleczkach. Pizzę taką długą na 10 osób. Nie, jak lody w kulkach. Mieliśmy całą... Kulki! No jak mieliśmy całą ekipę do nakarmienia, to kupiliśmy 5 pizz i nakarmiliśmy 50 osób. Nieźle. Zielone, chodź. Chodź tam. No tak. Zostaw. Dobra, czerwone. Za dużo czasu nie mieliśmy. Najgorsze to jest jeszcze we Włoszech, to że pojawia się zielone, po 5 sekundach pojawia się pomarańczowe, które długo trwa, czyli około 15 sekund na przejście, nie? No i zaraz masz czerwone i to takie dziwne. Teraz przechodziliśmy, to nie wiem ile sekund zaświeciło. 5. 5? Nie. No normalnym krokiem nie przyszliśmy. Nie. Bo tu w zasadzie wszędzie trzeba... Nie 5, 6. Chciałem powiedzieć tylko, że ludzie patrzą na Justynę tutaj przechodnie i z autobusów i z tramwajów jak na jakąś celebrytkę. Bo idę obok niej, ona cały czas opowiada. Do kamery. Bardzo dużo było tam pochodzenia koreańskiego. Taką w zasadzie taką... Azjatyckiego. Azjatyckiego, o właśnie, tego słowa. Byliśmy tak w zasadzie taką atrakcją, jak gdzieś z drużyną chodziliśmy. Poza tym w ogóle byliśmy atrakcją jako 50 osób, do tego opiekunowie w mundurach. Taksówka też. To już byliśmy atrakcją. Do skautów zawsze wszyscy się uśmiechają. A w kasino ludzie, którzy mają na sobie mundur, w ogóle są bardzo fajnie traktowani. Patrzą prosto w oczy i mówią buongiorno i to jest po prostu takie takie coś... Coś miłego. Coś miłego, nie? W ogóle w tamtym rejonie na autobus czekają. Czemu? Żeby gdzieś dojechać. I to po prostu szybciej by było piechotą. Zakochane. Poprawia dzień. To jest tak, poprawia dzień. Zaraz dojdziemy chyba do naszej ulicy. No nie, nie będziemy już wracać. Zabrnęliśmy tak daleko, to brnijmy dalej. Uwaga, samochód. Tak, znaleźliśmy naszą ulicę. A w zasadzie tu się wypakowywaliśmy z autokaru. I tak dotarliśmy już pod hotel, w którym śpią harcerze. Odprowadziliśmy druhnę Justynę. Chciała wam się jeszcze pokazać, pochwalić ten medal. Tym medalem. O tak to wygląda. To był trekking, medal za trekking, za przejście, wejście na górę z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Także pani celebrytko, zostawiamy panią tutaj w Pradze i widzimy się pojutrze w domu. Tak. Tak prawdopodobnie. A czy pojutrze? Nie, jutro się widzimy w domu. Jutro wieczorem w domu. Zobaczymy, kto przyjedzie pierwszy. Ja liczę na to, że o 19 będę już w Międzyzdrojach. Dobra, to tak się umawiamy. Jutro Teodor startujemy z Koroświt. O której wyjeżdżacie? Wyjeżdżamy stąd o 10. Oj, uważaj, synu. No, przytul mama. O 10? To my wyjedziemy o 7. Może się miniemy gdzieś na trasie. No pewnie tak. Ale będzie fajnie. Będzie drugie spotkanie. Tak mówię, że wyjedziemy o 7, jak my do 9 śpimy. Nie możemy wstać, tak nam się dobrze śpi w przyczepce. To co? To do jutra, nie? No, do zobaczenia, pa! No to my też się zbieramy. Teoś już jest w aucie. Pożegnaliśmy się z Justyną. Włączamy nawigację. I wracamy na kemping. W drodze powrotnej Google wyznaczył fajną trasę. Nie przebijamy się przez centrum, ale jedziemy podziemną
sumie jak to nazwać, podziemną. Połączenie GPS zostało zerwane. O, wesoło, nie mam nawigacji, ale chyba trzeba jechać po prostu prosto. W każdym razie pierwszy raz jadę podziemną autostradą. Takie oznaczenie było na drodze, kiedy tutaj wjeżdżaliśmy. Przepraszam, nie autostrada, ale droga ekspresowa. Ciekawie to wygląda, ciekawie. I wygląda też na to, że chyba pomyliłem zjazd. Ja to lubię trochę pobłądzić. Trudno, będziemy mieli małą wycieczkę krajobrazową. Może mniej krajobrazową, co obrazową. Wyjeżdżając z Pragi zatrzymaliśmy się na Lidlu, żeby kupić zapasy wody jutro na trasę. Mateusz kupił. Ja sobie kupiłam takie karty i mam takich ludzików. Teoś, oprócz kolekcjonowania karty z Pokemonami, zaczął właśnie kolekcjonować karty z piłkarzami. Jeszcze będę kolekcjonował karty ze Stumble Guys. Ze Stumble Guys? Super. Jeszcze będę pluszaki ze Stumble Guys. Jeszcze pluszaki. Jeszcze zaczyna już się ściemniać, także na kempingu będziemy dopiero po zmroku. Także chyba się pożegnamy, synek, co? Do zobaczenia. Cześć! Cześć! We'll be right back.